jedziemy z Andrzejkiem ustawić ten garaż, co wam mówiłem. Zaraz wszystko zobaczycie. Dobra, dotarliśmy do Andrzeja na działeczkę. Zobaczcie, już pewnie widzieliście, co niektórzy. Płyta fundamentowa, dużo się działo, żeby ją zbudować. Zobaczycie to u Andrzeja na kanale. No bo raz wstrzymał budowę, jak widzieliście, i zawołał kierownika, inspektora, także no dzieje się tam, cały czas się dzieje, nie? A ogólnie co, przyjechaliśmy tutaj w sumie wyrównać, co tam Andrzej będzie chciał z tym zrobić, czy on ma lewitować w powietrzu, czy położyć go na trawie. Także jedziemy z kopcem, zabezpieczymy go przed wyrwaniem wielkich sztormów, gradobicia i huraganów, żeby nie odfrunął gdzieś do sąsiada na inną budowę. I to wszystko w tym temacie. Andrzej, co ty chciałeś pokazać, że gorzej wykonany? Gorzej wykonany ten twój? Tak, widzisz? Taki powinno być, tak jak u ciebie. Śruby wkręcane. Tylko ja bym tu grzybkowe wstawił, a ty masz normalne, zwykłe. Ja bym grzybkowe wstawił, z drugiej strony bym skręcał. W tej chwili można to rozkręcić i dwie strony garażu zabrać. Cały garaż można zabrać. Tak jakby skontrowali z drugiej strony, to by gitara była. Tak. Jakby były czołowo skręcone śruby, tak jak u ciebie w garażu jest. Ja później wam pokażę to we filmiku, bo nagrałem. To jest bubel. To jest kochani bubel, to co dzisiaj mówię. Zobaczcie sobie u mnie z tej samej firmy garaż? Tak, z tej samej firmy. Z tej samej firmy i minęło tylko dwa lata różnicy, a ty zapłaciłeś drożej, nie? Tak. Ja 1750 chyba, a ty? Ile płaciłeś? 1750 czy ile płaciłem? Mi się wydaje, że coś płaciłeś 1800 czy 1900. No tam generalnie mówiłem, to możecie sobie znaleźć, ale mało generalnie. Ja klocek więcej dałem. Tysiąc więcej. Klocek za barachło. Oj ten Andrzej, dobra, robimy ten garaż. Oj ten Andrzej. 21. Garaż już zrobiony, ciemny jak smog. Odpaliłem latarkę w GoPro. Także jest wszystko wypoziomowane. Prawie tak jak miało być, nie Andrzej? Kurtki nie idziemy. Co ty tam okłamujesz widzów? Że mówię wypoziomowane prawie tak jak miało być. Tak wypoziomowane. Tak dzisiaj wszystko kupuje się. Krzywy klucz. Nie mam słów. Dobra, to taka wrzutka jest dzisiaj dołączona. Na razie. Zabawa trwa dalej. 9 rano. Następny dzień. Ciężko było się podnieść z łóżka. Magdalenka już wcześniej wstała. Ale... no dlatego, bo tam u Andrzeja długo pracowałem. No ale już jest git. Słoneczko wstaje. Piękna pogoda. Powiem wam, że dzisiaj mamy w planach robić stelaże. A... niedziela, poniedziałek, wtorek i środa podobno ma być ochłodzenie, także chciałem już ruszać z elewacją. Tak to wszystko wygląda. Taka wrzuta. Dojechaliśmy na budowę. Firma Oknoplast też dojechała. Także mamy serwisanta na tego HS-a cieknącego i czekamy, że tak nazwę, na werdykt, co tam się stało i czy się da naprawić. Tu Magdalenka. Hej. Siedzi sobie. Mam chwilę czasu, to odpisuję na komentarze. I kawę piję. No. Także... Rano nie zdążyłam, tak szybko się spieszyliśmy. Także tak zaczynamy naszą robotę, taka wrzuta. Dobra, robię test szczelności. Serwisant jest u góry, chciał, żebym wąż mu rozłożył. Także robię test szczelności i zobaczymy, czy coś się dało zrobić, czy będzie trzeba całe
skrzydło wywalić i zerknąć do środka. Na razie była regulacja na domyku. Ej! Emil, a my jeszcze sprawdzaliśmy tak tamte targisko, nie? Ja tu delikatnie polewam. Wolę delikatnie polać, jak ma przelecieć, to i tak przeleci, nie ma co nawalać na całej kicie. Przelatuje. Woda przelatuje. Tutaj już przyjechał główny serwisant z Oknoplastu, czyli od producenta, ustalić, co się stało. W tej chwili robi zdjęcia. No i protokół tam jakby pisze, no żeby zobaczyć pewnie z jakimi częściami ma przyjechać. Tak to wygląda w tej chwili. Także zobaczę, co powie i wam zdam relację. Okno w tej chwili przelatuje, jest to drobne. Słuchajcie, mniej więcej ustalił przyczynę, bo po długości wkładał kartkę i naprawdę ona ciężko się wyciąga, czyli to nie jest szczelina między oknem, to jest taka jakby gąbka na samym dole, jak jest już ściek wody, to być może gdzieś tam po prostu jest drobna nieszczelność. No ale no nic, no po to jest serwis, żeby to ustalił i żeby to naprawił, może coś, jakąś uszczelkę gdzieś na dole wymienił. Na razie tak to wygląda, także zdaję wam relację po prostu. No nie ma tak, że nie przyjadą, że mają to gdzieś, bo wy mówicie. Ja mówiłem, że firma Oknoplast jest bardzo dobra i rzetelna. Po tych oknach, gdzie widzieliście tą krupeczkę w mojej szybie i nie było tam żadnego problemu. Tutaj też przyjechali, weryfikują i działają. Jak najzwyczajniej w świecie reklamacja powinna wyglądać. Mają to naprawić, działać, także rzetelnie przyjeżdżają i patrzą, nie? Także mam nadzieję, że teraz przyjechał, zobaczył, jakie części i następnym razem już po prostu, bo mówił, że jeżeli te dociągi nie dadzą radę, co tam wyregulował, to przyjadą w dwójkę, będą ściągać je i będą tam jakąś uszczelkę czy coś. Nie wiem, ja wam to zdam po prostu, jak będzie już na gotowo, to na tyle. No i jak to wyszło? Oknoplast
rekomenduje producent, bo to jest serwis od producenta, rekomenduje doszczelnienie całego dołu HS-a. Także powiedzieli, że reklamacja nie jest zamykana jak najbardziej i po prostu będzie trzeba poczekać, tam mówi około tam 2 tygodni, czy tam ileś, to wam będę dawał znać. I przyjedzie 2 monterów, bo to jest ciężkie i będą po prostu to doszczelniać. I to na tyle. Pan z serwisu z Oknoplastu właśnie odjechał. Przesympatyczny gość. Wróci do mnie i będzie HS-ik śmigał jak nowy. Znaczy on śmiga jak nowy, tylko nie będzie ciec. Będzie jak nowy, może tak. A, w ogóle ta drabina się nie nadaje na budowę, już mi pisaliście, bo ona się szybko zabrudzi, rozwali i nie będzie działać. Dobra, lecimy z Magdalenką, daj mi Magda. Muszę ci aż pokazać. Czemu? Odpoczęłaś? Odpoczęłam, tak. Długo? No, nie wiem, z godzinkę tu siedziałam. No, bo pan serwisant poświęcił mi naprawdę dużo czasu sobie, żeby to dobrze posprawdzać. Nic na okrętkę, profesjonalnie, ładnie sobie porobił wszystkie zdjęcia, ponotował. Rzetelnie, nie? Serwis był rzetelnie zrobiony. Dobra, nie przedłużamy, lecimy. Już do łazienki teraz. Na tyle. Jestem na poddaszu. Ruszam z robotą. W tej chwili tak to wygląda. Jest tylko ten... Profile są poprzykręcane. Nie ma grzybków i nie ma... udeków. Chyba to się tak nazywa. Chyba nawet już łapię nazwę, jeżeli to dobrze powiedziałem. Dobra, ruszam z robotą. No co, zrobione. Stelaże, ostatnie stelaże to są w pomieszczeniu. Także możecie sobie zobaczyć. Ten Emil, który nic nie potrafi, ogarnia sobie stelaże. Zaraz będę podwieszał sufity, regipsy, szpachlował, malował, ale to jest dalej ten Emil, który nic nie potrafi. Także są już te stelaże. Dzisiaj musimy je ściągnąć, bo z Magdalenką pracuję. Magdalenka tu mnie nagrywa. Teraz nagrywam, a tak pracuję. No dokładnie i co ja chciałem powiedzieć, no ściągamy je, numerujemy je, odstawiamy je na bok, jutro firma od Piany Pur przychodzi nabijać nam membranę, no i się umawiamy już na, słuchajcie, wielkie widowisko, jakim jest Piana Pur. Nie każdy ją potrafi zaaplikować, dużo jest też... Słuchajcie, no tak naprawdę film gdzieś, gdzie widzieliście, nieraz to pęka, złą pianę użyjecie. Ja mam z renomowanej firmy Cosina. I tyle w temacie, słuchajcie. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Także już niedługo dom będzie ocieplony i miejmy nadzieję, że tego upału tutaj nie będzie, bo to ma być szczelnie termo zamknięte. Nie ma tu przebijać mi upał, a dla pewności zawołam elektryka jeszcze. Spuści mi, bo jak wiecie, tu są rolety elektryczne na dachu. One jeszcze nigdy nie zeszły, bo nigdy nie były podłączone generalnie. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać i hasać. Jest wyprowadzone wyprowadzenie na te żaluzje, sterowanie będzie z pilota, tutaj na przykład koło Borysa łóżka. Dalej nie wiem, czy to będzie jeszcze jakiś mechanizm taki, że guzikiem wszystko zamknę, czy nie. Ja muszę rozmawiać z elektrykiem. On mi to pewnie 100 razy mówił, ale ja nie przywiązuję uwagi, jak mogę przywiązywać uwagę, jak on mi tutaj wywalił 265 punktów. To jest normalny dom, ma 130 w maksie. Także wiecie, jest szpryca. No i to na tyle na razie tej wrzuty. Jest ogarnięty temat. Takie z postępów wam pokazuję. No co, my się zawijamy jeszcze na obiad. I przyjdziemy tutaj ściągać te profile. A jak już psikną Pianę Pur, to moim priorytetem będzie zewnętrzna strona, czyli pełne ogrodzenie, elewacja, ogródek, taras
interesuje mnie, słuchajcie, na dole, bo tutaj zawsze można przyjść i można w zimę sobie robić, ogrzewanie puścić i już normalnie sobie pracować, tak jakby wykończeniówkę, nie? Także tak to będzie wyglądać. To na tyle. Thank you.